Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na takiej właśnie wróżbie z kart Lenormanda i Tarota. Dzisiaj dwie grupy do wyboru, kochani moi. Pierwsza grupa to aniołek niebieski i karty Lenormanda, jeśli bardziej lubicie. Druga grupa to karty Tarota i ametyst fioletowy. Więc wybierzcie sobie pierwszą lub drugą grupę. Oczywiście ci, którzy lubią obie detalie, to mogą obejrzeć sobie cały filmik, całą tą wróżbę. Ja Was witam. Proszę o nowe subskrypcje, jeśli jesteście nowi. Proszę o lajki z kciuczkiem w górę. Bądźcie aktywni dla moich algorytmów YouTube'a, by się on cały czas rozwijał, kochani. Proszę Was również, bądźcie aktywni, zaznaczcie swoją obecność nawet jednym smajlikiem, jak to niektórzy robią wspaniale, jednym słowem, jednym zdaniem, swoją historią w komentarzach pod filmikiem. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, jeśli jesteście zainteresowani, ponieważ macie jakieś problemy miłosne, finansowe, zawodowe, to napiszcie mi e-maila i ja Wam wyślę warunki wróżb indywidualnych. Terminy są teraz jeszcze w nowym roku wolne. Zapraszam serdecznie. Kochani moi, mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście wszędzie na moim kanale, w filmikach, pod filmikiem, w komentarzach, w opisie tego kanału. Dziękuję serdecznie i zapraszam teraz na wysłuchanie wróżby. Odstawiam drugą grupę na bok i teraz zajmiemy się tylko pierwszą grupą, czyli wszyscy ci, którzy wybrali aniołka lub karty Lenormanda. Wylosuję trzy karty: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Co było? Pokażcie karty, co było. Pokażcie karty, co było. Pokażcie mi, kochane karty, co było. Pokażcie mi, kochane karty, co było. Co jest? I co będzie? W przełożeniu mamy kompas, czyli jakbyście nie wiedzieli, w którą stronę pójść, chcieli podjąć decyzję i mieli jakiś wybór, tak? Chcieli określić jakby kierunek swojego działania, swojej drogi. Tutaj w przeszłości było dobrze, było pozytywnie, wszystko dobrze. Co jest? Jakiś mężczyzna, jakaś osoba ukochana być może patrzy tutaj na szczęście z Wami. Przypatruje się, namyśla, obserwuje. Chciałby być z Wami szczęśliwy. Chciałby mieć miłość, gorącą seksualność, namiętność, tak? Szczęście. I ta osoba, ten mężczyzna, ta osoba ukochana lub kobieta oczywiście, ponieważ to jest po prostu osoba ukochana, zrobi jakiś ruch w Waszą stronę. Zacznijcie wszystko od początku. Chce ta osoba wysłać wiadomość, być może przyjechać, spotkać się, wyleczyć wszystkie stare sprawy i zacząć od początku, tak? Czyli tutaj mamy, ta osoba pędzi jakby do Was z wiadomością, pędzi do Was, tak? Jakiś ruch chce ta osoba zrobić. Być może ta osoba właśnie zastanawia się teraz, jak to zrobić, w którą stronę pójść, jak to ugryźć, ale ta osoba myśli, że z Wami tylko będzie szczęśliwa, że Wy jesteście być może szczęściem dla tej osoby. Przepiękne, przepiękne karty, kochani, dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga, która wybrała karty Tarota i ametyst. Pokażcie, kochane karty, co było, co było, co było. Pokażcie, kochane karty, pokażcie, kochane karty,
pokażcie kochane karty, co było. Co jest i co będzie. Kochankowie, czyli jakieś tutaj problemy miłosne na w temacie relacji? Kochankowie, miłość, oczywiście romantyczność. Taki temat się pokazuje. A z kielichów to było w przeszłości. Była jakaś szansa na piękną miłość. Tak, była szansa, ale tej szansy niestety nie wykorzystaliście lub ta szansa skończyła się szybko. Na zasadzie żarło, żarło i zdechło. Jesteście teraz załamani, tak? Smutni, rozpaczeni, depresyjnie. Możecie się podnieść z tego bólu, że ta relacja, być może to partnerstwo się nie udało. Tutaj coś smutnego, tak? Smutnego i przygnębiającego, przytłaczającego Was zupełnie. Leżycie smutni, cierpicie, macie ból oczywiście. Nie możecie się z tego bólu aż podnieść. I to, co będzie, to tutaj jest piątka monet, to znaczy jakiś deficyt, deficyt emocjonalny, deficyt finansowy, czy jakiś emocjonalny, psychiczny, tak? Pięć monet to bieda, strata, negatywne myślenie, strach, lęk, szukanie czegoś, co Wam brakuje, tak? Czy na właśnie poziomie emocjonalnym, czy na poziomie finansowym. Tutaj jest bieda, żebrak, tak? Żebrak, deficyt, po prostu bieda, ale ta bieda nie zawsze jest oczywiście związana tylko z finansami. To może być bieda oczywiście, taka nędza, zubożenie emocjonalne właśnie. Jeśli tutaj ta szansa w miłości nie została wykorzystana, ponieważ mieliśmy temat kochanków, tak? Także no, troszeczkę ta grupa jest smutniejsza, ale mam nadzieję, że coś się tutaj też wyłoni, być może wyleczy, wyklaruje, ponieważ mamy tą szansę i mamy kochanków, czyli może jeszcze ten deficyt, ten ból, tak, który macie, to negatywne myślenie jest do oczyszczenia. Tego Wam życzę. Dziękuję serdecznie, kochani, za obecność. Pozdrawiam Was i do usłyszenia już wkrótce.